SS. Rządy Heydricha. Jego ojciec był kompozytorem. Uwerturę do opery Amen zatytułował Zbrodnia Reinharda. Zabrzmiało to jak mroczna, samospełniająca się przepowiednia. 9 lat po prapremierze opery urodził się Reinhard Heydrich. Sam miał potem 4 dzieci. Był muzykalny i miał wiele twarzy. Sprawował rządy totalne. Podlegały mu policja kryminalna, służba bezpieczeństwa, Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy i Gestapo. Był panem życia i śmierci. Prywatnie sprawiał inne wrażenie. Troskliwy ojciec rodziny, był zarazem organizatorem zagłady. Heydrich to typ człowieka, jakiego wcześniej nie było. Uosobienie aparatu zagłady. Kochał skrzypce. I nienawidził wszystkich, którzy nie pasowali do wyobrażeń SS. Reinhard Heydrich wydawał rozkazy oddziałom mordującym ludzi za linią frontu. Nazywano go młodym, złym bogiem śmierci. Był odpowiedzialny za zbrodnie stulecia. Dzieło jego życia przeraża. Jak można skazać setki tysięcy ludzi na śmierć? Stworzył przemysłową machinę do zabijania. Trudno sobie wyobrazić, żeby zrobił to normalny człowiek. Normalny człowiek? Raczej karierowicz, który kazał mordować ludzi, żeby zasłużyć się w oczach Hitlera. Był jednym z najlepszych narodowych socjalistów, jednym z najdzielniejszych obrońców idei niemieckiej Rzeszy, jednym z największych przeciwników wrogów Rzeszy. Następca Hitlera? Gdyby wojna potrwała dłużej, Heydrich byłby bez wątpienia następnym przywódcą. Był wzorcem osobowości wymarzonej przez Hitlera. Ucieleśnieniem nieludzkości. Tacy ludzie byli mile widziani w Berghofie. Oto Heydrich i dowódca SS Himmler, jego bezpośredni przełożony. Heydrich umożliwił realizację planów Hitlera i Himmlera, tak zwanego ostatecznego rozwiązania. W państwie SS Heydrich skazywał słabych na zagładę. Był zbrodniarzem z przekonania o pozornie czystym sumieniu. Gdy Heydrich otwierał futerał i brał do ręki skrzypce, jego twarz dosłownie promieniała. Zwykle miał zimny, surowy wzrok, ale wtedy spojrzenie nabierało ciepła. Stawał się innym człowiekiem. Można powiedzieć, że miał 2 dusze. Heydrich zawsze chciał być najlepszy, również w sporcie. Obok muzyki była to jego 2. namiętność. Jeszcze nigdy nie pokazywano tych zdjęć. Turniej szermierczy SS w Zandvoort, na wybrzeżu holenderskim. Heydrich uosabiał hitlerowskie wyobrażenie o elitarności sztafetochronnych. Całe życie walczył z wszelką odmiennością i niearyjskością. Lansował obowiązek bycia twardym i nie lubił przegrywać.
Całe życie czuł się zmuszony, by udowadniać coś sobie i innym. W przeciwieństwie do innych nazistowskich wąsów, Heydrich był typem, który można określić jako stuprocentowo aryjski. Wysoki, silny blondyn, idealny wzorzec Aryjczyka. Był jakby stworzony do hitlerowskiego SS. Ale na początku Heydricha nie interesowała partia. Był porucznikiem marynarki i wyznawał inne wartości. Jego świat się zawalił, gdy wyrokiem sądu honorowego zwolniono go z marynarki, bo obiecał małżeństwo jednej kobiecie, a ożenił się z inną. Heydrich bardzo przeżył odejście z marynarki. Nigdy nie przezwyciężył goryczy. Wielu jego znajomych mówiło, że nie wybrałby innej kariery, gdyby pozostał w marynarce. Znalazł swoje miejsce w SS, która miała stanowić nową elitę. Szybko został zaufanym Himmlera. Miało to poważne konsekwencje dla dziejów hitlerowskiej Rzeszy. Wszystko zaczęło się w czerwcu 1931 roku. Na kurzej fermie Himmlera. Bezrobotny Heydrich ubiegał się o stanowisko w wewnętrznej tajnej służbie bezpieczeństwa SS, późniejszej SD, i został przyjęty. Heydrich stał się cieniem Himmlera. Odwdzięczał mu się bezwarunkową lojalnością. Himmler był jego szefem. To dzięki niemu trafił do wywiadu i zajmował coraz wyższe stanowiska. Działało to jednak w obie strony. Himmler dobrze wiedział, że niewiele by osiągnął bez Heydricha. Bez jego pomocy nie zdobyłby tak silnej pozycji. Miał tropić wrogów partii, ale sam był podejrzewany o bycie wrogiem. Z jego rodzinnej miejscowości Halle nadeszła pogłoska, że Heydrich jest Żydem. Ekspertyza uwolniła go od podejrzeń, ale wątpliwości pozostały. Potęga plotki może zniszczyć człowieka. Nawet jeśli się potem wszystko odwoła i przeprosi za pomyłkę, coś jednak zostaje. Himmler o tym wiedział i mianował Heydricha szefem policji politycznej w Bawarii. Wszystko dobrze przemyślał. Himmler uważał, że dzięki temu osiągnie swój cel, bo Heydrich będzie sumiennie pracował. Była to wyrachowana taktyka. Oszczędzając jakiegoś Żyda, Heydrich sam by się skompromitował. Musiał działać bezwzględnie, by udowodnić, że jest prawdziwym Niemcem. Germanin Heydrich nie oszczędzał wrogów. To z jego rozkazu Żydzi, komuniści i socjaldemokraci trafiali do obozów. Otrzymał zadanie tropienia przeciwników. Miał ich niszczyć lub przekazywać w ręce Gestapo. Zatrzymani trafiali do obozów. Nie zazdrościłem mu tego zadania. Nie wiem, czy wielu ludzi potrafiłoby dokonać tego, co on. Iluzja folkistycznej wspólnoty. Kto się nie podporządkował, był podejrzany i trafiał pod lupę Gestapo, tajnej policji państwowej. Narzędzia terroru Heydricha, a zarazem oka i ucha hitlerowskiego reżimu. Gestapo było wszechobecne. Od początku aż do końca Rzeszy stało się synonimem III Rzeszy, symbolem hitlerowskich Niemiec, nazizmu i terroru. W istocie owa policja Heydricha nie była zbyt liczna.
Legenda głosiła, że gestapo jest wszechobecne, bo mogło polegać na rzeszach szpicli i donosicieli. Nawet najłagodniejszą krytykę uznawano za zdradziecką wrogość i przestępstwo. Należy traktować plotkarza tak, jak na to zasługuje, jak przestępcę, bo naraża on to, czemu wszyscy służymy, nasz niemiecki naród. Hasło brzmi: nie gadać. Była to charakterystyczna cecha owego systemu, który nieustannie odwoływał się do zła w człowieku. Do systemu należało też oczernianie sąsiada. Czytając akta, odnosi się wrażenie, że stosowane metody przypominały działania inkwizycji. Ludzie mogli z zemsty donosić na sąsiadów. Donos wystarczał, by utrudnić sąsiadowi życie lub jeszcze bardziej go narazić. Die größten Schwierigkeiten zu machen, wenn nicht Schlimmeres. Ralph Giordano był 6 razy zatrzymywany przez gestapo. Przesłuchania ciągnęły się całymi dniami. W aktach nie ma wzmianki o cierpieniach ofiar. Więźniów wywoływano jednego po drugim z celi. Często również nocą. Nocne przesłuchania wiązały się zazwyczaj z biciem i stosowaniem wszelkich innych tortur. Ludzi dręczono nocą, żeby mieszkańcy okolicznych ulic nie słyszeli, co się dzieje z aresztantami. Gestapo aresztowało też Hermana Laubzina, członka robotniczej grupy sportowej i przeciwnika reżimu. Zaprowadzono mnie do piwnicy, a pod nią była jeszcze jedna piwnica. Gdy tam dotarłem, pomyślałem, że tutaj już nikt mnie nie usłyszy, choćbym nie wiem, jak krzyczał. I że teraz dopiero się zacznie. I faktycznie się zaczęło. Miałem wydać przyjaciół. Jeden z funkcjonariuszy usiadł przy stole w kącie. Drugi zaczął się wściekać i wrzeszczeć. Potem przyszli dwaj SS-mani ze szpicrutami i zaczęli mnie bić. Najpierw zdjęli ze mnie marynarkę i kazali mi się położyć na ławce, żeby im było wygodniej bić. Pomyślałem, że muszę wytrzymać. Nie mogę nikogo wydać. Ci dwaj pewnie się zmęczą. I faktycznie się zmęczyli. Ale potem przyszło dwóch kolejnych SS-manów i znów zaczęli mnie bić. Hermann Laubzin przez wiele tygodni znajdował się w rękach gestapo. Nie wiem, jak długo można to wytrzymać. Miałem poranione plecy, a kolejne uderzenia trafiały w rany. To już była tortura, niezwykłe bicie. We wszystkich więzieniach gestapo, tak jak tu w kolonii, aresztanci zostawiali ślady swojej desperacji. Pisali na ścianach: godziny ciągną się jak lata, w celi słychać tylko jęki, nikt się nie śmieje. Słońce też już nie świeci. Kiedy nadejdzie kres cierpienia? Jestem tu, ale nie wiem dlaczego. Socjalista Emil Brune też poznał gestapowskie metody przesłuchań. Pamiętam, że obok mnie siedział jakiś człowiek. Wywołano go, a pół godziny później wrócił. Miał całą twarz we krwi. Bili go tak długo, że krew płynęła ze wszystkich porów. Powiedział nam, do czego musiał się przyznać. Podobno dostał dwie nielegalne ulotki. Twierdził, że miał tylko jedną, ale i tak zatłukli go prawie na śmierć. Z dala od terroru i przesłuchań żyła sobie rodzina SS-mana. Reinhard Heydrich z synami Klausem i Heiderem oraz żoną Liną. Film znaleziono w prywatnym archiwum. Dzieci nie wiedziały, kim naprawdę jest ich ojciec i jaką sieje grozę. Heydrich, podobnie jak pozostali,
Himmler czy Hess, komendant obozu Auschwitz, był troskliwym ojcem. Nie było po nich widać bestialstwa, nieludzkich cech. Wszyscy mieli jakieś prywatne zainteresowania. Heydricha zawsze fascynowała kultura. Jak to możliwe? Jak można było godzić tak różne cechy? Skąd się wzięło takie schizofreniczne połączenie? Reinhard Heydrich był przekonany, że postępuje słusznie. Miał ustalony światopogląd, którym wróg był jasno określony. Przede wszystkim byli nim Żydzi. Twierdził, że nie znosi ich duchowo i psychicznie. Należało ich usunąć. Może do Palestyny. Heydrich twierdził, że jako narodowy socjalista jest też sionistą. Dla ofiar brzmiało to jak szyderstwo. Pojawiło się zainteresowanie emigracją, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Sami uważaliśmy, że trzeba jak najszybciej wyjechać. Starsi, czyli rodzice i krewni, byli zdania, że należy zostać na miejscu, bo tu jest ich ojczyzna. Waren der Meinung, nein, wir bleiben hier, das ist unsere Heimat, das ist unser Vaterland. Ich kämpfte Mój ojciec się oburzał. Mówił, że walczył za naszą niemiecką ojczyznę i że w niej zostaniemy. Wielu Żydów nie zamierzało wyjeżdżać, nawet nie dopuszczało myśli o emigracji. Marzec 1938 roku. Przyłączenie Austrii do Rzeszy. Heydrich chciał udowodnić słuszność swojej koncepcji. Aby jeszcze szybciej wygnać Żydów, założył w Wiedniu specjalną centralę. Kto chciał wyemigrować, dostawał tam komplet dokumentów za bajańską cenę. Wymyślił to pomocnik Heydricha Eichmann. On też miał swoich pomocników. Powiedziałem Eichmannowi, żeby otworzył specjalną centralę. Przy długim stole siedzieliby przedstawiciele biur podróży, urzędu skarbowego, konsulatu itd. Eichmann przyjął pomysł z entuzjazmem. Nie jestem z tego dumny i dziś nikt już nie wyraża uznania, ale to była skuteczna metoda. Wszystko szło błyskawicznie. Powołano podobne centrale w Pradze i Berlinie. Żydzi wyjeżdżali odtąd znacznie szybciej. W ten sposób wypędzono ich tysiące. Dla Heydricha i jego pomocników było to coś więcej niż opłacalny interes. Eichmann działał z podobnym fanatyzmem jak zawsze. Chciał wszystkim pokazać, że zgodnie z życzeniem Führera cała Europa zostanie oczyszczona z Żydów, bo sami wyjadą. Heydrich miał wyjątkowy talent do wyczuwania i spełniania woli Hitlera. Jego zimna logika i rasistowska mania Himmlera doskonale się uzupełniały. Towarzysze partyjni żartowali: mózg Himmlera nazywa się Heydrich. Trzeba było popychać Himmlera, żeby zdecydował się na robienie tego, czego życzył sobie Heydrich. Na oczyszczenie partii NSDAP z jej wewnętrznych wrogów. Heydricha uważano za najwyższego kreatora podejrzeń. Podobno miał nawet akta na wysokich funkcjonariuszy partyjnych. Chciał wiedzieć, co ci ludzie knują. Najchętniej czytałby im w myślach. August Landmesser kochał Żydówkę. Gestapo o tym wiedziało. Kiedy moja matka po raz drugi zaszła w ciążę, aresztowano ojca pod zarzutem zhańbienia rasy. Było to jeszcze przed moim przyjściem na świat. Augusta Landmessera skazano na 2,5 roku więzienia. Gestapo nie pozwoliło mu na ślub z Irmą Eckler, matką jego dwóch córek. Matkę zabrano, gdy miałam 11 miesięcy.
Przyszli po nią z Gestapo i trafiła do obozu koncentracyjnego w Fuhlsbüttel. To jedyne zdjęcie rodzinne. Irma zmarła w obozie w kwietniu 1942 roku. August Landmesser trafił na front. Wciąż na niego czekałam. W Hamburgu szłam na dworzec, na kładkę nad torami. Często tam stałam i obserwowałam nadjeżdżające pociągi. Wracali nimi żołnierze z frontu. Jej ojciec nie wrócił. Irene dorastała w sierocińcach. Po matce została jej jedna fotografia. Miałabym kochającą matkę i kochającego ojca. Dzieci Heidricha miały oboje rodziców. Letni wypoczynek na wyspie Femarn. Ojciec przyleciał z Berlina. Sam siedział za sterami. Pracował nawet na plaży. 1 września 1939 roku niespodziewanie napisał do żony list pożegnalny. W oficjalnym stylu SS. Wychowaj nasze dzieci w wierze w Führera i w Niemcy. Niech przestrzegają zasad SS. Niech będą twarde wobec siebie, dla dobra własnego narodu i bezwzględne wobec wewnętrznych oraz zewnętrznych wrogów. Tego dnia wybuchła II wojna światowa. Heidricha ciągnęło do lotnictwa. Jako strzelec pokładowy brał udział w nalotach na Lublin. Powiedział, że kto decyduje o życiu i śmierci, sam powinien zajrzeć śmierci w oczy. Chciał też zdobyć odznaczenie. Nie miał doświadczenia frontowego. Może właśnie z tego powodu postanowił wziąć udział w walkach. Uznał, że musi walczyć na froncie i żeby to osiągnąć, był gotów na wszystko. Wojna jeszcze umocniła władzę Heidricha. Został kierownikiem siejącego grozę RSHA, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Policjanci też musieli iść na front. 102 rezerwowy batalion policji z Hamburga wspierał SS. Pomagał w rozstrzeliwaniu zakładników i wykonywaniu wyroków śmierci. 200 trupów dziennie to dla Heidricha za mało. Jak mówił, chciał unieszkodliwić całą elitę społeczną w Polsce. Policyjna codzienność okupacyjna. Łapanki, aresztowania, egzekucje. Teraz Heidrichowi już nie chodzi o wypędzenie. Polska była uwerturą do nowego wymiaru mordów. Pod koniec maja 1941 roku w saskim zamku Precz Heidrich przekazał dowódcom grup operacyjnych zbrodniczy rozkaz. Również ludzie Otto Ollendorfa mieli likwidować Żydów w Związku Radzieckim. Trudne zadanie. Jak mówił sam Heidrich. Cztery grupy operacyjne przygotowywały się do nowej misji. Byli to ludzie ze Służby Bezpieczeństwa, Waffen-SS, Gestapo, Policji Kryminalnej i Porządkowej. Wielu nie wiedziało, co ich czeka. Ciągle nam powtarzano, że w razie potrzeby zostaniemy skierowani na front. Potem się okazało, że mamy chronić zajęte tereny przed partyzantami i wyłapywać żołnierzy Armii Czerwonej. Również zabierać matkom dzieci. Bądźcie twardzi, kiedy to konieczne, powiedział Heidrich swoim ludziom na pożegnanie. Dla mnie, podobnie jak dla kolegów, oznaczało to niewyobrażalną zmianę w podejściu do życia i w światopoglądzie. Nie mogliśmy tego pojąć.
Wcześniej zawsze uważaliśmy, że zagłada na masową skalę jest czymś typowym dla komunizmu. A teraz coś podobnego robili cywilizowani Niemcy. Jak na Wydmach pod Libawą na Łotwie. Miejscu masowego mordu na Żydach w lipcu 1941 roku. Było nas kilkaset osób. Nagle padł rozkaz mężczyźni wychodzić. Ojciec zaczął płakać. Pocałował mnie i dał mi swój zegarek. Wiedział, że to już koniec. Spędzono wszystkich mężczyzn zdolnych do stawiania oporu. Widziałem, jak ich zabijano. Znajdowałem się w odległości 100-150 metrów. Nasz pojazd zatrzymał się na leśnej drodze. Wszystko stamtąd widzieliśmy. Film nakręcony przez marynarza. Masowy mord w Libawie. Musieli przejść jakieś 20-30 metrów do domu. Szli wolno, a strzelcy się przygotowywali. Co jakiś czas wybuchało zamieszanie. Ci, którzy stali na krawędzi, strasznie krzyczeli, patrząc w dół. Ludzie Heydricha zabili do kwietnia 1942 roku 500 000 ludzi, przede wszystkim Żydów. Wzięłam płaszcz ojca i udałam się do więzienia. Stał tam policjant. Powiedziałam, że wczoraj przywieziono mojego ojca. Poprosiłam, żeby przekazał mu płaszcz i podałam nazwisko, Majer Gurwitz. Policjant spytał, kiedy zabrali ojca. Powiedziałam, że wczoraj o 5:00. Kazał mi wracać do domu, bo ojciec już nie potrzebuje płaszcza. W tym samym czasie w Berlinie policyjne święto sportu. Koledzy na wschodzie dostali inne zadanie. Heydrich otrzymywał informacje na bieżąco. Gdy jego oddziały rozstrzeliwały dziesiątki tysięcy ludzi, jego samego opanowała gorączka frontowa. Jako pilot myśliwca został zestrzelony nad terytorium wroga i zaginął na 2 dni. Ale przedarł się do swoich. Hitler i Himmler zakazali mu dalszych lotów. Było kilka przyczyn wydania tego rozkazu. Heydricha potrzebowano na miejscu i nie chciano, by w razie zestrzelenia wpadł w ręce wroga. A gdyby zginął, oznaczałoby to wakaty na 4 ważnych stanowiskach we władzach wykonawczych. Heydrich okazał się niezastąpiony jako specjalista od zagłady. W grudniu 1941 roku Holokaust trwał. Miał nim kierować Heydrich jako wybitny specjalista od ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Świat znalazł się w otchłani. Sprawę organizacji mordów na masową skalę czołowi biurokraci Rzeszy omawiali w styczniu 1942 roku na konferencji w Wannsee. Obradom przewodniczył Heydrich. Oficjalnie mówiono o zabijaniu, eliminowaniu i zagładzie. Jeśli chodzi o ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, w grę wchodzi 11 milionów Żydów, powiedział Heydrich. Heydrich należał do pokolenia pozbawionego zahamowań. Oznaczało to, że wszystko, co nieludzkie, jest już możliwe. Wszystko jest możliwe, również wymordowanie milionów ludzi. Był powodowany ogromną ambicją, nawet w kwestii mordów. Mówił, tylko ja to potrafię, inni tak nie mogą.
spełniła się ponura przepowiednia o zbrodni Reinharda. Nawet w obliczu niewinnych ofiar Heydrich mówi o rzekomym obowiązku pozostania twardym. Czym kierowali się sprawcy? Należało wytępić wrogów NSDAP i wrogów ideologicznych. Również w oczach samej partii był to poważny, ale słuszny czyn. Eine schwere, aber gute Tat. W świecie Heydricha było mnóstwo wrogów. Księża jako urzędnicy Kościoła katolickiego są niebezpieczni, bo wszędzie docierają. Gestapo prześladowało też zakonnice. Na przykład Helenę Kafkę, znaną jako siostra Restituta. Nie rozumiem, jak można było tak bestialsko zabić takiego człowieka. To straszne. W wiedeńskim szpitalu siostra Restituta opiekowała się pacjentami. Była lubiana i odważna. Od nikogo nie przyjmowała rozkazów. Zabroniono jej wieszać krzyże, a ona nie chciała ich zdjąć. Już wtedy doszło do poważnego konfliktu. Powiedziała, że może tylko wieszać krzyże, ale na pewno nie będzie ich zdejmować. Gdy rozpowszechniała żołnierską piosenkę krytykującą reżim, zadenuncjował ją pewien lekarz. W kartotece wiedeńskiego gestapo zachowały się jej akta. Helenie Kafce zarzucono wrogość wobec państwa i przygotowania do zdrady stanu. Jej znajomi nie mogli tego pojąć. Byliśmy wstrząśnięci. Nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Mieliśmy nadzieję, że skażą ją na 3 tygodnie lub 3 miesiące i do nas wróci. Potem się zorientowaliśmy, że będzie znacznie gorzej. Gestapo zażądało, żeby wystąpiła z zakonu. Siostry modliły się za nią i składały wnioski o ułaskawienie. Wciąż się modliłyśmy. Ona też musiała mieć nadzieję. Nie sądzę, żeby liczyła się z wyrokiem śmierci. Siostrę Restitutę skazano na szafot. Stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeszy. Tak brzmiało uzasadnienie wyroku. W 1998 roku Kościół katolicki uznał ją za błogosławioną. Ona już na ziemi była świętą. Nie trzeba jej beatyfikować ani kanonizować, bo i tak jest święta. Patrzy na nas i słyszy, co mówi. We wrześniu 1941 roku Heydrich pojechał do Pragi. Miał złamać ruch oporu w protektoracie Rzeszy w Czechach i na Morawach. Już wcześniej udowodnił, że potrafi wprowadzać terror. W Pradze nastały rządy SS. Hitler mianował Heydricha urzędującym zastępcą protektora. Jego przemówienia przypominały występy teatralne. Jakby na scenę wchodził gwiazdor przy dźwiękach werbli i fanfar. Jest tu sporo dobrego do zrobienia, powiedział Heydrich i od razu wydał 400 wyroków śmierci. Czesi nazwali go katem Pragi. Choć tytuł urzędujący zastępca nie brzmiał zbyt imponująco, od razu się czuło, że nad Czechami zawisło przedłużenie pięści Hitlera. Heydrich chciał zmienić protektorat w państwo SS. Wzorzec dla wszystkich terenów okupowanych. Obergruppenführer SS Heydrich rezydował w Zamku Praskim. Chciał włączyć Czechy i Morawy do Rzeszy. Czechów zniemczyć, a resztę wysiedlić. Zgodnie z ideologią SS. Jego żona Lina myślała o czymś innym, spoglądając na Pragę.
opanowały mnie wzniosłe myśli. Nie jestem już człowiekiem, tylko księżniczką i żyję w bajkowym świecie. W świecie z własnym obozem w Terezinie. To był pomysł Heydricha. Stacja przystankowa w drodze do obozów zagłady na wschodzie. Heydrichs Menschen Policy. Polityka Heydricha miała na celu germanizację Czechów. Innymi słowy, miało tu powstać nowe państwo niemieckie. Wkrótce cmentarna cisza zapanowała w Czechach i na Morawach. Gestapo Heydricha wprowadziło strach i terror. Wszedłem do pomieszczenia i zobaczyłem chyba drzwi do przedpokoju. Siedział tam mężczyzna. Miał opuchniętą twarz i był zalany krwią. Heydrich rządził metodą kija i marchewki. Nikt nie wiedział, jakie ma plany wobec Czechów. Zrejmie potrzebowali pacyfikować protektorat, aby wymocnić. Oczywiście, że chciał utrzymać spokój w protektoracie i zwiększyć produkcję zbrojeniową. Aby ten w podstacie sloužil pro frontu. Mieliśmy pracować na potrzeby frontu. Heydrich nie mógł sobie pozwolić na natychmiastowe wysiedlenie Czechów. Chciał ich zatrzymać aż do ostatecznego zwycięstwa narodowego socjalizmu i faszyzmu. Aż po zwycięskiej walce nazizmu, faszyzmu. Heydrich wabił robotników różnymi udogodnieniami, żeby wydajnie pracowali przy produkcji broni dla frontu. Wyrachowanie zdawało się opłacać. Czesi nigdy nie opowiedzieli się po stronie Heydricha, ale dawali się przekupić. To co innego. Godzili się, bo wiedzieli, że muszą pracować na rzecz przemysłu ciężkiego i produkować broń. Dlatego lepiej im płacono, lepiej ich żywiono i lepiej traktowano. To jednak nie znaczy, że się z tego cieszyli, czy też zmienili swoje pierwotne nastawienie. To dwie różne sprawy. Oportunizm nie oznacza, że przyjmuje się punkt widzenia wroga, tylko że mu się służy, aby osiągnąć jakiś cel. Moi Czesi, mawiał Heydrich i chyba wierzył, że jest lubiany i bezpieczny. Jego gabinet w Pradze. Tu pogrążał się w esesowskich wizjach. Widział się jako nowego Wallensteina Hitlera. W praskiej katedrze w kaplicy świętego Wacława, miejscu uświęconym dla Czechów, kazał sobie przekazać klucze do skarbca z klejnotami koronnymi. Był to symboliczny akt podporządkowania sobie kraju i największe upokorzenie dla Czechów. Heydrich zdawał się kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, ale ruch oporu nadal działał. Heydrichowi nie udało się zniszczyć naszego oporu. Dalej walczyliśmy z nazistami. Było wiele ofiar, ale my, komuniści i działacze ruchu Sokolego, nigdy się nie poddaliśmy. Broniliśmy swojego kraju przed nazistami. Fanatyzmus miał proti temu zase tu... W 1942 roku, z okazji urodzin Hitlera, Heydrich przyjął w darze pociąg szpitalny. Rzadko przemawiał publicznie. Bał się kpin ze swojego wysokiego głosu. Ja też jestem przekonany, że dzięki temu ludność Czech i Moraw wyraża swoje lojalne nastawienie i wierność wobec Rzeszy, które pan, panie prezydencie, uosabia zgodnie z wacławowską tradycją. Wiekowy prezydent Hacha nie znalazł dość sił, by przeciwstawić się SS-manowi. Ludzie byli więźniami własnej bezsilności. Chyba każdy marzył, żeby wydarzyło się coś symbolicznego. Akt, który by pokazał, iż bezsilność nie jest tak wszechogarniająca, jak się wydawało. Edward Beneš, prezydent Czechosłowacji na uchodźstwie,
chciał pokazać światu, że jego kraj nadal walczy. Na szkockich wyżynach czescy i słowaccy żołnierze przygotowywali się do specjalnej akcji w ojczyźnie. Mieli zostać zrzuceni na spadochronach, żeby położyć kres rządom Heydricha. Nasze zadanie polegało na tym, żeby do ostatniej chwili szkolić tych ludzi i nadać im ostateczny szlif, aby dobrze wykonali swoje zadanie. W grudniu 1941 roku w ramach operacji Anthropoid wystartował brytyjski samolot. Na pokładzie znajdowali się agenci Jan Kubisz i Józef Gabczyk. To oni mieli zabić Heydricha. Czas nagli. Heydrich miał zostać przeniesiony na miejsce nowych zbrodni. Do Francji. Tam też miał złamać ruch oporu. Może nawet jako protektor Francji i Belgii. 6 maja 1942 roku. W wąskim kręgu Heydrich mówi o swoich zbrodniach. Zabijanie ludzi spalinami jest mało wydajne. Zbyt niska śmiertelność. Na pożegnanie powiedział, że również francuscy Żydzi są już skazani. Hitler dobrze wiedział, kogo wysyła z zadaniem, do którego nikt inny nie dorósł, którego nie wykonałby nawet on sam. Moim zdaniem Heydrich miał całkowicie rozszczepioną osobowość. Z jednej strony był człowiekiem wykształconym i muzykalnym, z drugiej zaś bezwzględnym zbrodniarzem, który nie przestawał, dopóki nie umrzał rąk we krwi. Pragnął robić to, co robił i w co wierzył. Zbrodnia Reinharda, tak się nazywa uwertura do opery jego ojca. Syn kazał ją wystawić w swojej Pradze 26 maja 1942 roku. Ostatnie zdjęcie. Jungfern Breszan, panińskie Breżany, siedziba Heydricha pod Pragą. Miał wyjechać do Berlina i przez dłuższy czas nie widzieć się z rodziną. No to sam rzekałam, tam se kała tu trawę. Kosiłam trawę i widziałam, jak cała rodzina stoi przed wejściem. Heydrich nachylił się do córki Zilke, podniósł ją i pocałował. Potem wsiadł do samochodu i odjechał. Heydrich jeździł otwartym wozem bez eskorty. Uważał, że jego Czesi nie odważą się go zaatakować. Pan życia i śmierci czuł się nietykalny. Jak co rano jechał samochodem przez praską dzielnicę Lieben. Heydrich był spóźniony. Samolot, którym miał polecieć do Berlina, już na niego czekał. Na ostrym zakręcie szofer Heydricha musiał zwolnić. Tu czekali zamachowcy Jan Kubisz i Józef Gabczyk. Uzbrojeni w pistolet maszynowy marki Sten i granat. O 10.29 doszło do zamachu. Odłamki granatu ciężko zraniły Heydricha. Jeden z chłopaków zadzwonił do mnie i powiedział, że w dzielnicy Lieben doszło do zamachu na wysokiego oficera SS, który został poważnie ranny. Nie odważył się powiedzieć, o kogo chodzi, ale nie trudno było odgadnąć. Odłamek granatu przebił samochodowy fotel. Rany Heydricha zostały zanieczyszczone fragmentami tapicerki, szczeciny i włosia. Lekarze obawiali się, że kat Pragi zginie z powodu zakażenia ran. Również niektórzy Czesi bali się, że Heydrich umrze. Stojąc przy wozie Heydricha, wszędzie widziałem krew. Krew nad Pragą, nad całymi Czechami i Morawami. Tydzień później Heydrich zmarł w szpitalu wskutek zakażenia krwi.
Gdy dowiedzieliśmy się o jego śmierci, najpierw ogarnęła nas radość. Byliśmy młodzi i nie myśleliśmy o konsekwencjach. Zamachowców schwytano, a wieś Lidice zrównano z ziemią. Gestapo twierdziło, że jej mieszkańcy wspierali zamachowców, choć wiedziało, że to nieprawda. SS rozstrzelała w Lidicach 172 mężczyzn. Kobiety i dzieci wywieziono. Přišel vlastně ten nejtěžší a nejstrašnější. Vtedy nadešla nejstrašlivší chvíle, jakou možná bylo sobě vyobrazit. Nie tylko dla naszych matek, ale i dla nas dzieci. Kobiety musiały oddać to, co najbardziej kochały, swoje pociechy. Większość kobiet trafiła do obozu w Ravensbrück. Niewiele z nich przeżyło. Po masakrze wioskę zrównano z ziemią. Pro nás děti to bylo to nejstrašnější, co... Nás děti spotkalo najgorsze z możliwych nieszczęść. Straciłyśmy wszystko, co miałyśmy. Ojczyznę i rodziców. Domów a mamu. Rodzice. Urządzając Heydrichowi pompatyczny pogrzeb w Berlinie, reżim ogłosił go swoim idolem. Zamach na jednego z najważniejszych SS-manów wstrząsnął narodem panów, który uważał się za niepokonany. Hitler przyrównał śmierć Heydricha do przegranej bitwy. Jego przełożony Himmler powiedział: do wszystkich decyzji i działań, które podejmował, podchodził jak narodowy socjalista i SS-man. Z głębi serca i krwi czuł, rozumiał i urzeczywistniał światopogląd Hitlera. Śmierć w wyniku przemocy. Mogę tylko powiedzieć, że dzięki temu Heydrich nie miał już wpływu na przebieg procesu zagłady. Nie można stwierdzić, że po śmierci Heydricha sytuacja zmieniła się na lepsze, jeśli w ogóle w tej sprawie można użyć takiego sformułowania. Trzeba sobie uświadomić, że to wszystko, także Gestapo, tylko dlatego się skończyło, że Niemcy przegrały wojnę. Również po śmierci nazwisko Heydricha służyło firmowaniu zagłady. Podczas akcji Reinhardt zamordowano prawie 2 miliony Żydów w Treblince, Sobiborze i Bełżcu. Co by się stało, gdyby Heydrich nie zginął, a Hitler wygrał wojnę? 90 milionów Słowian trafiłoby pod rządy Heydricha. Koszmarna wizja. W razie pokonania Związku Radzieckiego 90 milionów Słowian znalazłoby się pod władzą nazistów. Planowano, że 14 milionów spośród nich uczyniono by niewolnikami. 30 milionów by zabito, a pozostałych wysiedlono za Ural na Syberię. Symbolem tego wszystkiego jest postać Reinharda Heydricha, który, jestem o tym głęboko przekonany, nie zawahałby się przed realizacją aż tak niewyobrażalnego planu. Był władzą totalną. Szefem Gestapo i Służby Bezpieczeństwa. Organizatorem Holokaustu. Na co dzień nikt by go nie posądził o nieludzkość. Był ojcem rodziny, a przecież kazał wymordować miliony ludzi. Dokonał zbrodni, wypełniając proroctwo swojego ojca. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing.
Tekst Monika Szpetulska. Konsultacja historyczna Krzysztof Fudalej. Czytał Janusz Kozioł.